Cześć, z tej strony Natalia z kanału Skillia by Natalia. Te włosy, które tutaj widzicie, to nie jest peruka, to są moje naturalne włosy. Swoje włosy obcięłam i wysłałam do Fundacji Rock'n'Roll i zostaną one użyte do tworzenia peruk dla osób, które walczą z rakiem i straciły swoje włosy. Jeżeli chcielibyście zrobić coś podobnego i wasze włosy są niefarbowane, to ja wam na dole podeślę link do strony, do zakładki na stronie Fundacji Rock'n'Roll, jak możecie oddać swoje włosy na taki szczytny cel. Ja oddałam 35 ponad centymetrów, dostałam też taki dyplom z podziękowaniem i mam nadzieję, że moje włosy przydadzą się komuś, kto tych włosów przez leczenie nie ma i podniosą tej osobie samoocenę. Zachęcam was, jeżeli myśleliście o czymś takim, to nie boli, a włosy nie ręce odrosną kiedyś, także bardzo was zachęcam do wzięcia udziału w takiej akcji. No a teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, którym będzie jeden z zapachów męskich, które bardzo lubię nosić. Więc jeżeli jesteście ciekawi, który z zapachów męskich to jeden z moich ulubieńców zapachowych, to zapraszam dalej. Na początek zachęcam was do obejrzenia tego odcinka, w którym mówiłam o tym, czy kobiety mogą nosić męskie perfumy. I ja jestem zdania, że tak i udowadniam to tym, że sama chętnie noszę część męskich perfum. I dzisiaj o takich perfumach szczególnych, które lubię nosić i są to perfumy męskie, a mova tutaj o perfumach Lalique Encre Noir, czyli tych perfumach. To są perfumy bardzo ciekawe, bardzo niszowe w wydźwięku i bardzo trudne do noszenia. Historia z tymi perfumami jest taka, że pamiętam, że nosił je na początku mój kolega, Kamil, pozdrawiam cię serdecznie. I ja wiem, że mój kolega ma spore zamiłowanie do bardzo dziwnych, kadzidlanych, zwłaszcza zapachów. I to już powinno mi dać coś do myślenia, natomiast oczywiście nie dało. I on bardzo zachwalał te perfumy. Ja postanowiłam je przetestować i po takich pobieżnych testach stwierdziłam, że bardzo dziwne perfumy. Ale jakoś ten temat tych perfum Encre Noir odłożyłam na bok. I pewnego dnia zobaczyłam je w internecie w bardzo dobrej cenie. No i postanowiłam je kupić. W ciemno właściwie. Po takich bardzo pobieżnych, wcześniejszych testach. I co się okazało? Okazało się fakt, że te perfumy na początku były dla mnie kompletnie nienoszalne. Te perfumy są bardzo trudne w noszeniu. Mimo tego, że nie jest to nisza perfumowa, to one właśnie taki wydźwięk mają, perfumowej niszy. Ja myślałam, że głównym składnikiem tych perfum jest kadzidło. Natomiast nie, kadzidła nie ma w piramidzie zapachowej według Fragrantiki. Co natomiast jest w piramidzie zapachowej? Głównymi składnikami według Fragrantiki jest wetiver i cyprys. Ja ich kompletnie nie wyczuwam. Dla mnie to są od początku do końca perfumy kadzidlane. No i właśnie. Jaki to jest rodzaj kadzidła? To jest taki rodzaj kadzidła, których raczej nie spotkamy w kościele. Mi przypomina to kadzidło trochę bardziej kadzidło, które można wyczuć w cerkwiach, w kościołach prawosławnych i grekokatolickich. Dlaczego? Dlatego, że to kadzidło w Encre Noir miesza się odrobinę z drewnem, dając takie wrażenie, ja to mogę zobrazować w taki sposób, jakbym szła przez taki ciemny, suchy las, iglasty, w którym te igły z drzew opadły i ta ściółka, która zaściela glebę w lesie, jest taka sucha, trochę taka i
jakby emanuje takim zapachem lasu iglastego, ale trochę też ziemią i jest taka sucha, ona nie butwieje, ale suszy się na tej glebie. I to jest takie moje wrażenie z tych perfum. W ogóle cały flakonik jest świetnie pomyślany, bo on bardzo dobrze według mnie obrazuje, jak te perfumy pachną. One są trochę mroczne, albo nawet bardzo mroczne. Są właśnie takie kadzidlane, z taką delikatną smuszką drewna, może nawet dymu z ogniska, ale to jest takie bardzo delikatne, subtelne wrażenie. Według mnie w tych perfumach dominuje kadzidło. Te perfumy nie są ani odrobinę słodkie, zdecydowanie nie przynoszą komfortu, są w jakiś sposób odrobinę zimne. Raczej nie polecałabym ich jako taki zapach do noszenia jako taki pocieszacz. Może dla kogoś tak to zadziała, ale dla mnie to są raczej perfumy na wieczór. Może będą to też dobre perfumy do pracy, zwłaszcza jeżeli chcemy pokazać wyższy status. Ja proponuję każdemu z Was przetestować te perfumy, jeżeli nigdy tego nie zrobiliście, i sprawdzić, czy takie dosyć hardkorowe kadzidło to jest coś dla Was. Może się Wam to spodobać i możecie to absolutnie pokochać, albo możecie to kompletnie znienawidzić. Te perfumy to są właśnie takie perfumy polaryzator. Albo się je kocha, albo się ich nienawidzi. Ja jestem w tej grupie, która je kocha, natomiast nie mogłabym ich nosić na co dzień, dlatego mam swoją małą odleweczkę perfum, a ten flakon należy do mojego chłopaka. No dobra, ale co z projekcją tych perfum? I ja mam wrażenie, że to są perfumy raczej bliskoskórne, natomiast wytrzymują, jakby ta projekcja jest, powiedziałabym, średnia i to nie są też mocne perfumy i nie są też długotrwałe. Powiedziałabym, że na mojej skórze pachną około 4 do 5 godzin. No i tak jak mówiłam, to są perfumy oznaczone jako męskie, natomiast zachęcam panie, żeby również je spróbowały, ponieważ może tak się zdarzyć, że będą to perfumy, które polubicie. Natomiast nie polecam kupowania w ciemno. Może być to taki dosyć kontrowersyjny ruch i może się okazać, że tych perfum po prostu nie polubicie. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie usłyszeć o innych perfumach, które lubię i które są perfumami męskimi, to dajcie znać w komentarzu. A na razie żegnam się. Do zobaczenia w następnym odcinku i wszystkiego lepszego w nowym nadchodzącym 2021 roku. Dziękuję, cześć!